Nosotros queremos construir el socialismo. La historia es nuestra. Witajcie w 19 odcinku podcastu socjalistycznego. Nazywam się Dorota Koszal i jest ze mną Amelia Szyszka. Przygotowaliśmy dla Was dzisiaj temat miasto a socjalizm. Tradycyjnie też zachęcamy Was do obserwowania i subskrybowania Was wszędzie tam, gdzie nas słuchacie. Można nas znaleźć na Spotify, YouTubie, Apple Podcast i wielu innych platformach podcastowych. Dzielcie się z nami swoimi opiniami i komentarzami. No więc dzisiaj chciałyśmy pogadać tak w sumie szerzej, można powiedzieć, o urbanistyce z perspektywy socjalistycznej, ale też nie będziemy jakoś teoretyzować, jak działania matematyczne kapitału działają w mieście czy coś, tylko chciałyśmy bardziej pogadać, jak możemy myśleć inaczej o tych miastach niż dzisiejszy neoliberalny świat nam to pokazuje. I ja w sumie chciałem tak bardziej zacząć od zaadresowania The Elephant in the Room, że chciałam zacząć od omówienia tak naprawdę, jak wyglądała ta urbanistyka w PRL-u, bo no jak w Polsce się mówi o socjalizmie, no to możemy próbować ominąć, ale raczej nam to średnio wyjdzie, temat PRL-u. I no chciałem na wstępie tak zaznaczyć, że myślę, że nie będziemy się kłócić jakoś o to, że PRL był tym realnym socjalizmem, no bo nie był. Więc chciałem zaznaczyć to i powiedzieć z góry, że... Ale jak to tak było w nazwie? Tak, no Demokratyczna Republika Korei Północnej jest demokratyczna, nie? Ale... No, co by nie było, rzeczywiście standardy życiowe w mieście w PRL-u się u nas mocno podniosły. Była to taka epoka industrializacji, modernizacji tych miast, dla Polski przynajmniej. No bo na zachodzie ta industrializacja już trochę zaszła. To już nie były te miasta takie syfem i kiłą płynące. To były miasta, w których już była bieżąca woda, powstawały bloki, ale prawda jest taka, że bardzo duża część tego, co w PRL-u uznajemy za takie dobre elementy, wywodziła się z myśli modernistycznej, która jednak narodziła się bardziej na zachodzie, a po tej stronie żelaznej kurtyny się przyjęła, bo to była myśl u nasady, powiedzmy, egalitarna bardziej. Na przykład bloki były tworzone z myślą, że po prostu kamienice, które dotychczas dominowały w miastach, stwarzają niezbyt dobre warunki dla mieszkańców, więc bloki miały być taką odpowiedzią na to, użyciem nowych technologii, w tym paneli prefabrykowanych, które można było stawiać tanio, szybko i na przykład były przewiewne, co było często problemem w kamienicach. Te mieszkania nie były planowane z myślą... Były planowane w sumie z jakąkolwiek myślą, co w kamienicach było mało obecne. No i też takie właśnie modernistyczne było to, że miasta w PRL-u w dużym stopniu były podzielone na dystrykty. Tam przemysłowe, mieszkalne, usługowo-handlowe. Dzisiaj głównymi przeciwnikami takich miast 15-minutowych, które są modne w ostatnich czasach, są ludzie, którzy mówią, że to będą getta i że nie będą mogli wychodzić ze swojej dzielnicy. Ale tak naprawdę to po prostu ludzie trochę się w poprzedniej epoce zachłysnęli transportem czterokołowym wszelkiej maści. W przypadku PRL-u akurat nie możemy do końca mówić o takiej samochodozie przez większość czasu, ale mieliśmy autobusy czy inne środki transportu, więc no, te dystrykty mogły działać rzeczywiście. Ci ludzie rzeczywiście tak przepływali między nimi w tych samochodach czy busach, a dzisiaj jednak uświadomiliśmy sobie, że hej,
fajnie jest mieć podstawowe potrzeby zapewnione blisko mieszkania. Fajnie by było, gdyby to było mniej zdecentralizowane, bardziej zdecentralizowane. I właśnie to jest problem z niektórymi miastami stworzonymi z myślą modernistyczną. No ale też na przykład na poziomie osiedla, akurat w krajach realnego socjalizmu, osiedla były tworzone z myślą, że będą swoimi społecznościami. Były to takie nadjednostki, powiedzmy, że były przedszkola na jednym osiedlu, było kilka bloków. To ci ludzie mieli tworzyć społeczności po prostu, swoje własne. Czy to wyszło? Trochę tak, trochę nie. Ale to myślę, że też jest skomplikowany temat. Ale no atutem właśnie było to, że pomimo tego modernistycznego makroplanowania miast, że dzielnice przemysłowe, dzielnice mieszkalne i tak dalej, że trzeba było się przemieszczać między nimi, no to jednak to mikroplanowanie na tych osiedlach, że ludzie mieli zapewnione takie potrzeby, że przedszkole było na osiedlu każdym, że powstawały szkoły dla dzieciaków, jednak takie potrzeby podstawowe były zapewniane dla tych mieszkańców, były te osiedla takie zaplanowane od zera, tak do pełni. Wiadomo, różnie bywało z jakością, ale to już myślę, że kwestia bardziej państwa, a nie sytuacji państwa, a nie planistów. No, ale w dzisiejszych czasach to jest właśnie problem, że my niezbyt planujemy. Nasze osiedla mieszkaniowe, mamy wylew po prostu takich osiedli w stylu 50 domów szeregowych i to tyle w sumie i nazywa się to osiedlem. Pomimo, że ciężko to nazwać czymkolwiek, bo ci ludzie nie, nawet kiedy w PRL-u nie wypalały te pomysły, to jednak były jakieś podstawy, żeby sądzić, że to się może udać. A na czymś takim nie ma opcji, żeby powstała społeczność. Ci ludzie są wyalienowani od siebie de facto. Zamerykanizowano takie planowanie przestrzenne w Polsce. Ty, Dorota, zresztą pochodzisz z takiego perelowskiego osiedla, prawda? Tak, i jakby bez wątpienia się zgadzam z większością rzeczy, które powiedziałaś, ale przede wszystkim z tym, że samą przewagą nad dzisiejszą sytuacją jest to, że istniał jakiś plan, bo obecnie nie widzę żadnego planu na większości nowych osiedli deweloperskich oprócz zarobienia jak największych pieniędzy. Natomiast tak, ja pochodzę z osiedla, które zostało zbudowane w latach 70. I oczywiście, zaznaczam od razu, nie jest to idealne osiedle. Można było wiele rzeczy zrobić inaczej, zrobić lepiej, ale nadal jest to, przynajmniej dla mnie, szczytowa myśl polskiej urbanistyki. Nie wiem, czy... Znaczy, być może są jakieś konkretne osiedla, które powstały w Polsce, pewnie w podobnych czasach, które są lepiej zaprojektowane niż moje. Ale nie ma ich dużo. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy byłby ciekawy, żeby nie być gołosłowna, możecie sobie wyszukać osiedle Lecha w Poznaniu. I jak wyglądało to osiedle? To jest osiedle, które było przewidziane na około 3-3,5 tysiąca mieszkańców. Z najbardziej skrajnych punktów tego osiedla można przejść w 10 minut. Na terenie tego osiedla, oprócz oczywiście budynków mieszkalnych, było bardzo dużo zieleni. I nadal jest bardzo dużo zieleni. Jest to osiedle, które do dzisiaj, region w Poznaniu, które do dzisiaj ma najczystsze powietrze w mieście zimą. Dodatkowo mieliśmy i nadal mamy dwa przedszkola, szkołę podstawową, dom kultury, dwa ryneczki, pasaż handlowy, przychodnie zdrowia, mnóstwo placy zabaw. Czyli ogólnie rzecz biorąc, to osiedle było tak zaprojektowane, że gdybym się uparła i nie wiem, nie odwiedzałabym rodziny czy cokolwiek, do momentu pójścia do szkoły średniej nie musiałabym opuszczać terenu tego osiedla. Dodatkowo całe osiedle jest otoczone różnymi węzłami komunikacji. Dosłownie to jest tak, że dookoła osiedla są trzy różne przystanki autobusowe i trzy różne przystanki tramwajowe. Z mojego osiedla można było dotrzeć do każdego punktu w Poznaniu w maksymalnie pół godziny z jedną przesiadką.
jest to olbrzymi komfort i do dzisiaj czasami sobie zdaję sprawę z perspektywy czasu, jak wygodnie było mieszkać na tym osiedlu. Dodatkowo tam były takie usługi, które dla mnie były oczywiste w pewnym stopniu, że w każdym bloku jest wózkarnia, w każdym bloku jest pralnia i suszarnia, która jest dostępna dla wszystkich mieszkańców. To jest coś, czego na osiedlach deweloperskich w ogóle nie można znaleźć. Co było dosyć ciekawe z mojej perspektywy, to jest to, że miejsce, w którym mieszkamy, bardzo nas jednak kształtuje jako ludzi. Ja wychowywałam się w latach 90. i wczesnych 2000. W związku z tym na tym osiedlu mieszkali ludzie z bardzo różnych klas społecznych. Część osób jeszcze otrzymała mieszkania w ramach systemu socjalistycznego, powiedzmy. Część osób już skorzystała z bardzo wczesnego tak zwanego wolnego rynku mieszkaniowego. I do mojej szkoły podstawowej razem ze mną chodziły osoby, które na przykład miały rodziców bardzo dotkniętych transformacją i którzy byli no, po prostu bardzo biedni. Ale także, nie wiem, na przykład dzieci ordynatorów oraz bardzo wziętych prawniczek. W związku z tym od najmłodszych lat ja miałam kontakt z ludźmi z bardzo różnych warstw społecznych. I to ma duże znaczenie, kiedy nie jesteśmy od dziecka zamknięci w mańkach, kiedy widzimy na przykład, że część naszych rówieśników kupuje książki nowe, część ma podręczniki używane, część chodzi do lumpeksów, część, nie wiem, ma buty Adidasa, co w latach 90. było naprawdę wielkim wow. I nagle w wieku 13 lat można było dostrzec już na przykład taką różnicę, że dzieci wychowane w rodzinach, w których było trochę więcej pieniędzy, szły do gimnazjum lepszego, a dzieci, które były wychowane w rodzinach, w których było mniej pieniędzy, szły do gimnazjum regionowego. I jak bardzo to wpłynęło na naszą przyszłość, mogłam widzieć kilka lat temu na spotkaniu klasowym, gdzie jakby moi koleżanki, koledzy pewnie równie zdolni. Po prostu bardzo często nie szli na studia, a jak szli na studia, to tylko na zaoczne, bo ich rodziny nie miały pieniędzy. W związku z tym myślę, że bardzo duża część mojej wrażliwości lewicowej, tego kim jestem, moich poglądów, została w ogóle wzięta z tego, na jakim osiedlu zostałam wychowana. I wydaje mi się, że jednym z takich większych problemów współczesnej polityki mieszkaniowej, ciężko to nazwać polityką mieszkaniową, bo jej po prostu nie ma, jest to, że ludzie zamykają się bardzo mocno w bańkach ludzi podobnych do siebie i nie są w stanie nawet dowiedzieć się, jak żyją ludzie trochę od nich inni. Tak, no ja się zgodzę z tym na pewno, że w realiach, w jakich żyjemy, taka alternatywa, że stworzenie na przykład tak jak teraz Razem by chciało, żeby miasta budowały mieszkania miejskie pod wynajem, no to sądzę, że pewnie wyniknęłoby z tego takie tworzenie więzi międzyklasowych. No i też pewnie to na skutek tego z kolei wiele ludzi by sobie uświadomiło, hej, jak duże różnice klasowe są w Polsce, ale też rzeczywiście wydaje mi się, że obecnie patrząc na to, jak wygląda deweloperka, to często nawet jeśli powstanie jakiś blok, to często wiele ludzi po prostu wykupuje w nich mieszkania pod wynajem i sobie na nich zbija pieniądze. Albo na przykład powstają osiedla właśnie, tak jak mówiłem, szeregowców 50 na przykład postawią. No to tam w większości tacy sami ludzie de facto się wprowadzą, bo to będą ludzie z takiej niższej klasy średniej, którzy chcą wychowywać dzieci. I to będzie osiedle de facto bardzo podobnych ludzi. To nie będą takie osiedla jak, nie wiem, w nostalgicznej Wielkiej Brytanii, gdzie tworzono tanie osiedla dla rodzin pracowniczych, tych szeregowców, tylko to po prostu będą osiedla budowane czysto pod zysk i to tam się wprowadzą rodziny z kredytem na 20 lat i będą próbowały wychować jedno dziecko, a koniec końców jest duża szansa, że i tak się przeprowadzą gdzieś indziej, bo nie wyrobią z kosztami. Ale jak to może obchodzić dewelopera, bo przecież to deweloper się już tam zwinął 5 lat temu ze swoim zyskiem, a miasto pozostaje z problemami w tkance społecznej swojej, tak? Bo jednak miasta, pomimo że
mogą mieć neoliberalne władze, jak w Poznaniu, i próbują ignorować problemy obecne w tej tkance społecznej, no to tak czy tak to się odbije na nich. W sensie na tkance, nie na władzach, bo władze mają jednak dużo mechanizmów obronnych przed takimi rzeczami. Ale taka reprywatyzacja, sądzę, że na społeczeństwie w Warszawie mocno się odbiła, mocno to poczuło, pomimo że władze się nachapały potąd, tak? W Poznaniu obecnie wiem, że są projekty, gdzie powstają bloki, ja mieszkam niedaleko takich, bloki, które powstały właśnie pod wynajem miejski, no ale jednocześnie na przykład mamy suburbanizację okolicznych wsi. Na przykład, nie wiem, tam Szczepankowo czy Czerwonak. To są po prostu sypialnie dla wyższej klasy średniej poznańskiej, tak? Oni sobie dojeżdżają przez 40 minut do pracy swoim autem, które ma 3 lata i pracują sobie w biurze, tak? A na takim Piątkowie, które jest starym osiedlem blokowym i jeszcze pamięta zamierzchłe czasy, no to tam będą ludzie mieszkać raczej z maks niskiej klasy średniej. Może i tak nie lubię tego terminu klasa średnia, ale no mówiąc tak w terminach jakby zarobkowych, nie? Bo jednak to mocniej determinuje, gdzie się mieszka. Wiesz co, podniosłaś kilka mega ważnych tematów i zacznę od końca trochę, dlatego że to jest coś, co mnie niesamowicie irytuje. Z tym też jest oczywiście związany polski kult samochodów, że te wszystkie podmiejskie sypialnie to są miejsca, które bardzo rzadko jakby mają dostęp w ogóle do transportu publicznego i bardzo rzadko z niego korzystają. I są badania, które jakby mówią wprost, że koszty, które są poniesione na infrastrukturę takich miejsc i utrzymanie tej infrastruktury powodują, że tak naprawdę jeżeli to są tereny, które są związane z miastem, no to finansują ją tą infrastrukturę nie ci ludzie powiedzmy z wyższej klasy średniej, tylko ci mieszkańcy, którzy zarabiają dużo mniej, a którzy głównie poruszają się pieszo albo komunikacją. Po prostu poruszanie się samochodami z perspektywy, jeżeli ktoś patrzy liberalnie, z perspektywy tego, co się opłaca czy nie, nie opłaca się nam nie tylko ekologicznie, ale po prostu nam się nie opłaca. To jest drogie, to jest mało wydajne. Większość ludzi, jeżeli ktoś sobie chce, to może stanąć w poniedziałek o 7 rano i liczyć. Większość ludzi do pracy dojeżdża w pojedynkę. Do tego trzeba wybudować nie tylko drogi, tylko trzeba parkingi wybudować. Oczywiście chcemy, żeby te parkingi były bezpłatne. Oczywiście chcemy, żeby te parkingi były w idealnych miejscach pod nie, czyli bardzo często w centrum miasta, przez co odbiera się przestrzeń rekreacyjną na przykład dla ludzi, którzy tam żyją. W związku z tym no, jest to szkodliwe społecznie i uważam, że samo to rozlewanie się miast na suburbia jest absolutnie wielkim problemem. W Polsce jeszcze nie tak dużym jak na przykład w krajach anglosaskich, ale my dopiero do tego poziomu docieramy, gdzie ludzie wyprowadzają się poza miasto, żeby mieć dookoła kawałek terenu, zieleni i żeby dzieci mogły się bawić bezpiecznie, a koszty za to ponoszą nie ludzie z tego właśnie Szczepankowa, tylko ludzie, nie wiem, z Dębca w Poznaniu. I to jest bardzo duży problem. I też mówiłaś o tym, że jeżeli mamy współczesne osiedla deweloperskie, no to ciężko jest mieć wspólnotę w momencie, kiedy deweloper wykupuje parę dziesiąt mieszkań pod wynajem. Więc nie tylko ciężko jest, ale też takie działania po prostu uniemożliwiają tworzenie tej wspólnoty, dlatego że jestem w Radzie Osiedla i w ostatnich miesiącach mam do czynienia z dwoma takimi sytuacjami, kiedy mieszkańcy próbują zwołać się jako sąsiedzi i coś zrobić, ale duża część tych ludzi wynajmuje mieszkania, w związku z tym nie mają prawa na przykład zmienić zarządcy albo wystosować jakiegoś pisma, bo do tego jest potrzebna większość właścicieli, a nie większość mieszkających. I ci ludzie, którzy tam mieszkają i doświadczają rzeczywiście problemów i tworzą wspólnotę i chcą coś zmienić, mają naprawdę inicjatywę, nie mogą nic zrobić, dlatego, że na przykład osoba, która posiada 40 mieszkań, nie przychodzi na zebrania wspólnoty, bo jej to nie interesuje, bo ona tam nie mieszka. Więc tutaj też mamy właśnie taki element już czysto
antywspólnotowy, coś, co nie pozwala tym ludziom działać na korzyść mieszkańców. No, jak najbardziej ja sądzę, że w tym momencie w Polsce, no wiadomo, wynajmujący akurat w Polsce stanowią mniejszość, ale nawet jeśli stanowią mniejszość, to i tak w tym momencie są traktowani jak praktycznie obywatele drugiej kategorii w miastach. Mają mniejsze prawa i w sumie mało się kto nimi przejmuje. Z opcji politycznych też przecież populizmy de facto latają w stronę ludzi, którzy chcą brać kredyty i kupować mieszkania, a wynajmującymi się chyba tylko lewica w jakimkolwiek stopniu przejmuje. Chociaż i tak według mnie niewystarczającym, ale to już mniejsza w tym momencie. Na przykład w Niemczech to jest bardziej znormalizowane, żeby wynajmować mieszkanie, żeby mieszkać na wynajętym, a w Polsce bardzo dużo mamy takich kompleksów, tak jak ty wspomniałaś na przykład też o tej wyprowadzce do tych sypialni miejskich, to ludzie się często wyprowadzają, żeby mieć skrawek terenu i ten domek. To dla mnie jest takie właśnie jeden z tych kompleksów polskich. Mamy taki kompleks, że na wynajętym to w sumie niezbyt wypada. Wiadomo, są też takie racjonalne jakby lęki wynajmowania. Ja sama na przykład mieszkam na umowie o najem okazjonalny niestety, która już w ogóle mnie traktuje jako obywatela trzeciej kategorii, ale to jest trochę osobny temat. Ale no poza tym mamy też na przykład kompleksy w stylu, że każdy najlepiej, żeby był przedsiębiorcą, tak? Co też jest zmorą polskiej polityki. Mamy też właśnie kompleks, że jak się nie ma domu wolnostojącego i kawałka ogródka, no to w sumie też jesteś frajerem, nie? Takie po prostu w Stanach to by się nazywało jeffersońskim, że po prostu Polacy chcieliby najlepiej osiedlać ten front amerykański i dostawać ziemię za 5 groszy, tak? I na niej się budować i mieć swój skrawek ziemi, bo po prostu to jest dla nich taki szczyt wolności, że mają te 5 metrów trawnika kwadratowe i mogą robić na nim co chcą, czyli no może maks możliwości u większości to będzie postawienie huśtawki, tak? Pomimo, że jednocześnie istnieją ogródki działkowe, które też miasta chcą likwidować. Są trochę patologiczne rzeczywiście w niektórych przypadkach sytuacje przynajmniej, które się wywiązują w związku z ogrodami działkowymi, bo no to jest trochę taka szara strefa prawnie, wiadomo, ale no mamy też sytuację, że wiele ogrodów działkowych funkcjonuje jako de facto osiedla swoje. To są wiele w polskich miastach mamy takich problemów, że to jest w sumie szara strefa, której nikt nie chce tykać, bo jednak w neoliberalnym porządku, jaki mamy obecnie, to rozwiązanie to by było bardzo mocno przemocowe otwarcie, a to troszkę psuje ten wizerunek miłych liberałów, jaki mają. Więc w wielu miastach, tak jak w Poznaniu mamy na przykład Maltańskie, tak? Nikt nie chce z władz miasta pojechać tam z policją i wykopać tych ludzi wszystkich jednocześnie. No ale przyzwolimy na przykład na to, żeby Aquanet sobie nie musiał tam wchodzić i naprawiać jakichś dziur w instalacji wodnej. Bardzo dużo mamy takich elementów, że po prostu miasta w mieszkańców mają wywalone i w sumie dokładają swoją cegiełkę do takich niszczących mechanizmów. No tak, to jest dla mnie właśnie maltańskie, to jest taki przykład pełzającej gentryfikacji, gdzie ogólnie, no wiadomo, jakby mechanizm gentryfikacji jest znany, tak? Mamy jakiś region w mieście, w którym ogólnie rzecz biorąc są trochę niższe czynsze,
więc ludzie zaczynają się tam wprowadzać, zwykle młodzi ludzie, i zatem idą jakieś tam małe biznesy i nagle dzielnica staje się coraz bardziej modna. I co się dzieje? No jakby czynsze idą w górę, najpierw idą czynsze w górę lokali użytkowych, więc małe biznesy zostają wypierane przez większe biznesy, coraz mniej ludzi się wprowadza i w takich skrajnych przypadkach, jak sobie spojrzymy na większość centrów miasta, metropolii w Polsce, to dochodzimy do takiego poziomu, że lokale użytkowe są wynajmowane przez banki i agencje ubezpieczeniowe, no a mieszkańców takich, którzy tam rzeczywiście chcą pomieszkać przez wiele lat, właściwie nie ma, są tylko mieszkania pod wynajem, bardzo duża część z nich oczywiście przeznaczona na jakieś Airbnb. I miasto każde, znaczy my mówimy głównie o Poznaniu, bo jesteśmy z Poznania, ale miasto jasne, że wpływa na tą politykę, właśnie nie sprzeciwiając się takim powolnym działaniom, które wpływają na to, że mieszkańcy, którzy są zdesperowani brakiem dostępu do pewnych usług albo pogorszaniem się warunków życia, są się po prostu zmuszeni do wyprowadzki. I myślę, że też bardzo istotne tutaj jest to, że jak sobie pomyślimy o tym, jak powinno wyglądać idealne miasto w socjalizmie, to dla mnie bardzo mocno ono się wiąże z jakimiś więziami społecznymi i z tym, że jesteśmy w społeczności. A ten proces gentryfikacji zabiera się chyba w pierwszym rzędzie za likwidację tych przestrzeni, które się nie opłacają, tak? Czyli albo w ogóle nie powstają przestrzenie wspólne, tak jak na osiedlach deweloperskich, w których każdy metr kwadratowy musi przynosić jak największy zysk, więc nie powstają jakby przedszkola, nie powstają parki i nie powstają place zabaw. Albo te takie miejsca, w których możesz się spotkać z innymi ludźmi i nie ponosić kosztów tego spotkania, po prostu jako pierwsze trafiają pod sprzedaż. I to jest strasznie problematyczne, bo w momencie, w którym jakby nie masz możliwości bezpłatnego kontaktu z innymi ludźmi, nie masz możliwości zbudowania wspólnoty, nie masz w tym momencie sąsiadów, masz ludzi, którzy mieszkają z tobą tylko w tym samym budynku i zamieniasz taki kontakt międzyludzki na jakiś, nie wiem, ewentualnie networking. I później mamy te wszystkie rozmowy o epidemii samotności, o tym, że ludzie się czują coraz bardziej sobie obcy, o tym, że nie czujemy się bezpieczni, bo nie znamy własnych sąsiadów. I to wszystko jest konsekwencja po prostu tego, że no ciężko nam tych ludzi poznawać. Ja pamiętam po prostu, że na moim osiedlu to było takie super naturalne. Oczywiste jest to, że dzieci, które spędzają razem czas na placu zabaw czy na boisku, zaczynają się ze sobą kolegować. Bo jasne, łatwiej się nam nawiązuje przyjaźnie będąc z dziećmi niż dorosłymi, to jest w ogóle temat na kolejny odcinek. Ale też na przykład rodzice, którzy wychodzą z tymi dziećmi, pilnują dzieci, którzy się bawią, nie wiem, w jakiejś piaskownicy, zaczynają z sobą rozmawiać, tak? I tak samo, nie wiem, ludzie, którzy wychodzą sami na spacer do parku. I jeżeli da się ludziom przestrzenie, w których mogą się spotkać i wymienić w ogóle, chociaż powiedzieć sobie dzień dobry, to nie chodzi o to, że ci wszyscy ludzie mają nagle zacząć się przyjaźnić. Chodzi o to, że w sytuacji, w której jest jakikolwiek kryzys, znasz przynajmniej 2-3 osoby w okolicy, do których możesz się odezwać. I to jest coś, czego mam wrażenie, że coraz bardziej brakuje w współczesnych miastach. I jakbym miała sobie wyobrazić, jak ma wyglądać idealne miasto w socjalizmie, to na pewno bym położyła na to bardzo duży nacisk. Tak, ja się zgadzam na pewno z tym, że cieszę się w ogóle, że wspomniałaś o takich właśnie miejscach, gdzie możemy spędzać wspólnie czas, bo nie wiem, może się spotkaliście z określeniem, że trzecie miejsca, tak? No bo pierwsze miejsce to nasz dom, drugie to nasza praca i trzecie miejsca to są te właśnie, gdzie tworzymy więzi społeczne. I w Polsce mamy kryzys rzeczywiście, że coraz mniej ich jest, mam wrażenie. Znaczy no, w teorii urbanistycznej też trzecie miejsca powstały z myślą o takich miejscach, w których nie trzeba wydawać pieniędzy, a przynajmniej nie jakoś dużo. Tam oryginalnie autor tej koncepcji na przykład opisywał bary jako takie miejsce. No bo dawniej to bar to było miejsce, gdzie się kupiło tanie piwo i się siedziało ze znajomymi. Obecnie nawet to jest trochę zaniechane, bo ludzie idą do baru i widzą ceny piwa, to wolą już kupić piwo w sklepie i po prostu usiedzieć u siebie.
Ale właśnie, nie ma takich przestrzeni poza domem do socjalizacji dostosowanych, bo ja nawet będę pisać o tym pracę licencjacką właśnie, o potencjale socjalizacyjnym parków i sądzę, że właśnie żyjemy w czasach w Polsce, gdzie na przykład wyobraźcie sobie, że w waszej dzielnicy ma się pojawić jakiś nowy park, to przecież Rada Osiedla będzie musiała sprzedać ten pomysł wielu ludziom. Oni będą musieli uzasadnić, czemu w ogóle miejsce takie wspólne będzie okej, okay, bo na przykład dzisiaj widziałem dosłownie komentarz, jak Jan Śpiewak zatweetował jakąś tam wizualizację, że pod PKiN-em w Warszawie powinno się utworzyć park centralny. No i wiadomo, to trochę utopijna wizja, do tego raczej nie dojdzie nigdy, ale to była taka wizualizacja po prostu ładnego parku w centrum i komentarz, który miał chyba z 2000 lajków, że to będzie wylęgarnia Meleli. Ludzie po prostu patrzą na takie wspólne przestrzenie jako takie parszywe, jako takie potencjalnie negatywne wręcz, że park to nie myślą o tym, że to będzie zieleń i że to będzie miejsce, gdzie można być dosłownie za nic. To jest miejsce otwarte dla ludzi, bo parki w ogóle stąd powstały, że ludzie chcieli mieć dowolny dostęp do zieleni. Jednak jest taki wirus liberalnego myślenia u ludzi obecnie, że jak widzę otwartą przestrzeń dla ludzi, to od razu sobie myślę, ale ci ludzie, których nie lubię, tu będą. Ci ludzie, którzy mnie odrzucają, będą się tu również pojawiać. I to nie jest myślenie w stylu okej, to na przykład zapewnijmy bezdomnym lepsze warunki bytu, tylko może postarajmy się, żeby tych bezdomnych nie było w tych miejscach, gdzie ja będę. Przecież w Stanach na przykład też jest ta nieprzyjazna architektura. Zresztą w Polsce też, w warszawskim metrze na przykład ławki są, z tego co kojarzę, na tyle niewygodne, żeby się nie chciało tam za długo siedzieć. Ogólnie w wielu metrach jest takie rozwiązanie. No to nie możemy mówić o miastach dla ludzi, póki dosłownie są specyficznie wybierane takie elementy infrastruktury, żeby zniechęcać ludzi do przebywania gdzieś, tak? Powstają obecnie nawet ławki, które na przykład mają na sobie kolce i trzeba zapłacić pieniążkiem, żeby te kolce weszły do środka. Więc po prostu takie totalne zjedzenie przez kapitał wszystkich tych takich wywalczonych rzeczy w miastach. Pierwotnie przecież w miastach parki to były ogrody dla arystokracji. Jednak mieszkańcy miast chcieli tak bardzo tej zieleni, że stały się po prostu otwarte dla publiki. Więc w tym momencie na naszych oczach ten kapitał z powrotem to zjada, tak? Że po prostu obejmuje to, ławki zaczynają być monetyzowane, toalety publiczne, jeśli już się pojawią, to też są zmonetyzowane, bo przecież ktoś to zwandalizuje i nie uznamy, że to wandalizm jest społecznym problemem, tylko albo nie postawimy toalety, bo to lepsze niż... Lepiej, żeby ludzie nie mieli dostępu do takich rzeczy, niż żeby raz na jakiś czas ją musieć odnowić, bo to przecież koszta. Albo zmonetyzujemy, żeby na przykład osoby w kryzysie bezdomności nie mogły się tam schronić w zimę. Takie kompletne... Kapitał nie dość, że zżera te wszystkie publiczne rzeczy, te przestrzenie wspólne, te dobra wspólne zresztą, to dodatkowo przeżera ludziom mózgi do tego stopnia, że ci ludzie jeszcze bardziej to napędzają, tak? Nie no, oczywiście, w sensie jakby znowu zacznę od końca, bo i wrócę do mojego osiedla, na którym się wołam, bo rzeczywiście często mówię o takiej infrastrukturze podstawowej,
ale dosyć rzadko wspominam o tym, że też taka mała architektura była tam powszechna. I to do tego stopnia, że nie mam tylko na myśli jakichś terenów zielonych, skwerków, przy tym ławeczek, oczywiście jak na takim typowym osiedlu z tamtych czasów, miejsc do pogrania w warcaby albo do gry w młynek. Ale też to, co mnie na przykład do dzisiaj zachwyca w osiedlu Lecha, to jest to, że komuś chciało się tam przy projektowaniu tego osiedla wymyślić miejsca, w którym po prostu stały rzeźby. I to były rzeźby, które zostały zaprojektowane w ramach tego osiedla, żeby ludziom się tam fajnie żyło, żeby mieli na co ładnego patrzeć. Uważam, że to jest wspaniałe. Ja nie jestem bardzo daleka od idealizowania starych, dobrych czasów albo do mówienia, że kiedyś to było lepiej. Natomiast jak zaczęłaś mówić w ogóle o ludziach w kryzysie bezdomności, to dla mnie, no mi się przypomniało po prostu coś takiego, że rzeczywiście jak byłam dzieckiem na moim osiedlu, pojawiło się para osób, które były w kryzysie bezdomności i wiadomo, w latach 90. zimy były dużo bardziej mroźne i to dla ludzi, którzy wtedy byli dorośli na moim osiedlu, było oczywiste, że te przestrzenie wspólne typu suszarnie zawsze były bardzo ciepłe, bo tam były takie rury grzejnicze. Nagle zostały otwarte, dlatego że nikomu jakby nie przychodziło do głowy, że są ludzie, którzy chodzą po naszym osiedlu i mogliby zamarznąć. I do dzisiaj jakby moi rodzice, którzy nadal mieszkają na tym osiedlu, mówią, że na przykład jeden z panów, który tam się kręcił w kryzysie bezdomności, teraz na ryneczku zaczął pracować. Tak samo jak pojawiły się na moim osiedlu pomysły, żeby założyć kłódki na wszystkie śmietniki, no to spotkały się z czynnym oporem mieszkańców, dlatego że znaliśmy ludzi, którzy na przykład dorabiali sobie na sprzedaży makulatury i umówmy się, sprzedaż makulatury to w ogóle segregacja takich rzeczy i tak dalej. To jest bardzo pożyteczna społecznie czynność i jest po prostu za nisko wynagradzana. I to, że można w ogóle komuś odebrać coś takiego, że dajemy klucze ludziom, którzy mieszkają w danym obszarze, a jeżeli ktoś potrzebuje mieć dodatkowe źródło dorobku albo nawet pierwsze źródło dorobku, to nie może już tego robić, to jest okrutne i jest bezsensowne. I mam wrażenie, że w jakimś stopniu wynikało z tego, że byliśmy produktem wychowania w takich, a nie innych warunkach. Myślę, że gdybyśmy byli wychowani na takich gryzonych osiedlach dla typowo klasy średniej, byłoby nam dużo trudniej mieć grupowo tego typu mentalność. Myślę, że na pewno, no jednak jak niektórzy ludzie z takich gryzonych osiedl, teraz nie pamiętam, w której książce o tym czytałem, ale czytałem zapisek, gdzie powstało osiedle grodzone chyba w Warszawie. I myśl planistyczna była taka, że utworzono tam skrawek, to chyba było w betonozie, utworzono tam oczko wodne i zamiast ludzie spojrzeć to, na to jako taki fragment zieleni, to zaczęli na to narzekać, bo żaby hałasowały im na tym osiedlu. Ojej. Więc po prostu myślę, że ludzie tacy właśnie z klasy średniej żyjący na takich grodzonych osiedlach absolutnie po prostu, kiedy takie mamy sci-fi, po prostu sterylne przestrzenie, to jest właśnie taki sen takiej klasy średniej polskiej. Po prostu białe korytarze bez niczego, takie kompletne odcięcie od rzeczywistości tak naprawdę, bo przecież rzeczywistość jest chaotyczna. A wydaje mi się, że właśnie zmorą takiej klasy Janusza Eksów, powiedzmy, tej drobnej burżuazji, tej klasy średniej, to jest właśnie taki chaos. Bo zresztą przecież oni są najbardziej podatni na chaos wszelki w społeczeństwie. Im się może bardzo łatwo wszystko posypać i będą tego bronić zaciekle, tak? Nawet poprzez wybieranie faszystów. Sądzę, że właśnie takie grodzone osiedla to też jest... To, że w ogóle miasta się zgadzają na takie grodzone osiedla, to jest też karygodne, nie? Przecież to jest z góry skazanie danej społeczności na odcięcie się od jakby rzeczywistości reszty miasta, na ich życzenie. Nie chcę tego źle porównać, żeby to źle zabrzmiało. Po prostu oni się mogą odciąć od tych obywateli gorszej klasy, od tych gorszych ludzi,
po prostu sobie mogą zrobić taki mini osiedlowy apartheid, nie? Mogą się odseparować kompletnie, mogą sobie zatrudnić ochroniarza w lobby, żeby ich zamknięte osiedle było strzeżone i oni sobie mają swój skrawek i wara w ogóle od tego, tak? To jest nasza przestrzeń dla tych gorszego sortu ludzi, tutaj wstępu nie ma, tak? No, ciężko na to spojrzeć inaczej niż jak dawne czasy, kiedy istniały takie dworki szlacheckie, no to chłopa by nie wpuszczono przez bramę, tak? Tak, wiesz co, ale mi to bardzo się zgrywa jakby z tym tematem, który już w sumie trochę poruszałyśmy. W sensie, jeżeli miejsce, w którym żyjemy, miasto, w którym żyjemy, osiedle, region wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość, no to miejsce, jeżeli żyjemy na nagrodzonym osiedlu i musimy sobie jakoś uzasadniać wzięcie kredytu na całe życie, żeby w ogóle mieć mieszkanie, co jest absurdalne, umówmy się, no to chociażby nagradzamy sobie tym, że jesteśmy lepsi od innych. I to jest w ogóle też moment, w którym jeżeli dotrwali do tego etapu jacyś nasi prawicowi słuchacze, a wiem, że oni się często zdarzają, to przypomniałam sobie o jeszcze jednym dosyć ciekawym wątku, który jest mało wspominany przy urbanistyce miast. Amalia, ty na pewno wiesz, ale nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą. Mieszkam w tym momencie jakby na osiedlu z lat 50. I każda piwnica na moim osiedlu jest przystosowana pod to, żeby w razie czego być schronem. Bardzo dużo osób w Polsce wychowało się na osiedlach perlowskich, gdzie są tak zwane szkoły tysiąclatki. Szkoły tysiąclatki są zaprojektowane w taki sposób, żeby na wypadek wojny być szpitalem polowym lub albo i schronem. I jak ja dzisiaj na przykład słucham sobie histerii prawicy, która kupuje po raz 50 jakiś nowy czołg, który, no umówmy się, raczej się nam w ogóle nie przyda. A nie myśli o takich podstawowych rzeczach, że gdyby czasem doszło do jakiegoś zagrożenia, to większość miejsc, w których ma się ewakuować ludność cywilna, to są parkingi podziemne na osiedlach deweloperskich, gdzie każda osoba, która mieszka na osiedlu deweloperskim, powie ci, że połowa tych parkingów nie wytrzyma solidnej burzy. No to zastanawiam się w ogóle, czy gdzie tutaj jest jakiś kontakt z rzeczywistością. Bo okej, ja rozumiem, że jakby czołgi i karabiny budzą wrażenie, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby też mówić o bezpieczeństwie narodowym z poziomu urbanistyki, to jak najbardziej może patrzeć na przykład PRL-u, dlatego że budowaliśmy kiedyś rzeczy tak, żeby dbać również w sytuacji zagrożenia o dobrostan ludności cywilnej. Tak, no na pewno sądzę, że w PRL-u to też trochę wynikało z takiej presji na władzę właśnie, że ludzie się rzeczywiście bali o siebie i nie daliby spokoju, gdyby nie mieli jakoś zapewnionego tego bezpieczeństwa. No a w dzisiejszych czasach nie jest to tak powszechne, żeby ludzie się tym przejmowali. Może teraz od jakiegoś czasu w związku z wojną na wschodzie bardziej, ale właśnie odpowiedzią jednak burżuazyjnych polityków będzie zawsze militaryzowanie się, a nie obrona rzeczywista, taka zadbanie o ochronę cywili, bo na militaryzowaniu się zbija ogromne sumy, taki kompleks industrialno-militarny, a na budowanie schronu kto może zrobić? No jakaś firma budowlana w danym mieście, tak? No to nie jest ze strony biznesu jakaś opłacalna inwestycja, to jest jedynie inwestycja, która mogłaby wejść w życie pod naciskiem ludzi pracujących. Chciałabym tutaj podkreślić, jakby, nie wiem, która to jest minuta tego podcastu, ustalmy sobie, że 45. akcja socjalistyczna, obrona narodowa, możecie jakby oczekiwać od nas, że mamy te postulaty. A tak na poważnie to jeszcze pomyślałam, że może warto, jeżeli mówimy o jakiejkolwiek urbanistyce, trochę porozmawiać o terenach niemiejskich, bo mam wrażenie, że część ludzi w Polsce, bez względu na poglądy polityczne,
ma jakąś taką tendencję mocną do idealizacji wsi. W sensie, że wiesz, że wieś to jest ten teren, w którym jesteś bliżej natury i w ogóle jakby wszystko jest trochę lepsze, czystsze powietrze, żyje się spokojnie i w ogóle jakby no, na wsi jest spokojnie, jest ekstra. No i jakby powiedzmy wprost, że to nie jest prawda już. Nawet nie mówię o tym, że prawie 60% ludności na całym świecie mieszka w tym momencie w aglomeracjach i będzie to tylko rosnąć, więc jeżeli mówimy o przyszłości urbanistyki, musimy myśleć przede wszystkim o miastach. Ale też te wszystkie idealne wizje terenów wiejskich mają chyba przede wszystkim ludzie, którzy dawno temu nie byli na wsi, albo jeżeli byli to na jakiejś agroturystyce i nie za bardzo wiedzą, jak wieś wygląda. Dlatego, że dzisiaj na wsi na przykład jakość powietrza często jest dużo, dużo gorsza z tego względu, że nie tylko jakby mamy mniejsze wymogi dotyczące tego, czym można palić w piecu. Oczywiście nie mamy dostępu do ogrzewania miejskiego na takich terenach, ale także, że wieś jest na przykład wykluczona transportowo i trzeba poruszać się samochodem, więc to również generuje jakieś spaliny. Dodatkowo, jeżeli mówimy o bliskości naturze, no jakby niestety, niestety, przyszłością rolnictwa, przynajmniej w gospodarce kapitalistycznej, jest posiadanie jakby gospodarstwa wielohektarowego. Na gospodarstwie wielohektarowym nie ma mowy o naturze, tak? Mamy do czynienia z tym, że nie wiem, na 100 hektarach ziemi zasadzimy kukurydzę. W naturze takie rzeczy nie występują. W związku z tym chciałabym bardzo mocno też jakby podkreślić to, że jeżeli ktoś z was myśli o tym, że powrót do nie wiem, do decentralizacji populacji byłby możliwy i przeniesienie się na wieś rozwiąże wszystkie nasze problemy, to nie jest prawda. Tak, no zresztą jeśli chodzi o takie, o tą jakość powietrza, no to chciałem wspomnieć, że na przykład w Polsce to też jest strasznie, mam wrażenie, pomimo jakby wagi tematu, no bo jednak Polska jest jednym z najgorszych, jeśli chodzi o jakość powietrza krajów w Europie, no to na przykład ja akurat mam takie doświadczenie, że miałem praktyki w urzędzie w moim mieście rodzinnym. Małe miasto, mniej niż 20 tysięcy ludzi, nie? I na przykład jest program Czyste Powietrze, który zakłada taką termomodernizację budynków. No to różne są rzeczy w stylu właśnie ocieplenie budynku, wymienienie okien. I to często samo w sobie sprawia, że ludzie mogą palić mniej w piecu, więc z automatu nie zanieczyszczają tak tego powietrza. Ale no też na przykład wymiana piecy. To są programy do tego, a przynajmniej były. I ja mam wrażenie, że nie dość, że te programy są niedofinansowane, które dotykają de facto właśnie w większości takie bardziej ubogie miejsca, no bo przecież ci ludzie często, to nie jest tak, że im się nie chce wymienić tego pieca, który jest gorszy i droższy dla nich w utrzymaniu, tylko że nie mają na tyle możliwości oszczędzenia na niego. To jeszcze często ci ludzie pochodzą z takich terenów, gdzie wszyscy po prostu w okolicy mają takie piece, bo na przykład w mieście to możemy mówić o tym, że się bardzo różni zależnie od tego, jaką mamy zabudowę. No, na osiedlu jakimś takim typowo blokowisku, no to raczej nie będziemy się aż tak przejmować jakością powietrza, no bo nie jest tak, że każdy ma swój komin i tam co dziesiąta osoba będzie palić oponami. Ale no na przykład na wsi często realia są takie, że właśnie każda rodzina będzie mieszkać w tym domku jednorodzinnym, tak? I wiele z tych rodzin może być nie stać na dobrej jakości nawet paliwa kopalne, więc to jeszcze bardziej pogłębia ten kryzys. Takie zaniedbanie o wieś jest naprawdę wielopoziomowe
I pomimo, że większość populacji obecnie już mieszka w tych miastach, nawet w Polsce, ale też na świecie, no to nie można zapominać o ludziach mieszkających na wsi. Nie możemy też zacząć jakby myśleć o wsiach jako tych takich po prostu sypialniach dla ludzi w mieście. Musimy przede wszystkim zadbać o warunki takie bytowe tych ludzi w najgorszych sytuacjach, czyli na tych, powiedzmy, prawdziwych wsiach. Nie, że gmina po prostu jest prawnie wiejska, tylko że rzeczywiście to są tereny zamieszkałe przez rodziny rolników. Ja ogólnie lubię myśl, wiadomo, jest to trochę takie, powiedzmy, nie jest to idealna myśl, ale zawsze lubię powiedzenie, że społeczeństwo należy oceniać po tym, jak traktuje ludzi w najgorszej sytuacji. I sądzę, że właśnie powinniśmy mocno zwrócić uwagę na tych ludzi mieszkających na małych wsiach, bo oni rzeczywiście są w tragicznej sytuacji często. Przecież dalej mamy w Polsce w ogóle ludzi, którzy nie mają dostępu do na przykład bieżącej wody czy coś, czy ogólnie nie mają takich podstawowych potrzeb, nie? I myślę, że po prostu musimy naprawdę na to spojrzeć, jednocześnie bardziej przykuwając uwagę do tych miast niż jest obecnie, no bo obecnie w sumie w polityce polskiej mam wrażenie, że dyskurs planistyczny jest na tyle nieobecny, że nawet nie możemy mówić o takiej miastocentryczności, o urbanocentryczności, nie wiem. Nie możemy... Nie no. W sensie mówienie o miastocentryczności wymagałoby posiadania planu na to, jak ma wyglądać miasto, którego nie ma. No właśnie. I wiesz co, myślałam, że może przejdziemy do tego i możemy zacząć od ciebie, bo mam wrażenie, że masz więcej wiedzy na ten temat. Jakby dla ciebie miało wyglądać, może nie miasto idealne, bo podejrzewam, że ciężko nam sobie to wyobrazić, ale po prostu próbowanie pójścia w kierunku lepszym niż teraz? Wiesz co, no generalnie ciężko mi określić jakieś takie holistyczne ujęcie, powiedzmy takie całościowe, że jakby wyglądało takie miasto, ale są pewne rozwiązania, które sądzę, że są po prostu takie progresywne, że one by poprawiły tą sytuację i byłyby elementami tworzenia takich lepszych miast, miast przyszłości, socjalistycznej, powiedzmy, skierowanej do przeciętnych ludzi, a nie do liberalnych deweloperów czy ogólnie burżuazji. Na przykład jest urbanista Jangel, który w jego koncepcji jakby planowania miasta, bo bym nie powiedziała, że to jest taka koncepcja planistyczna, bo to często się wiąże z tym, jakie rozwiązania same w sobie wprowadzać, to jest trochę inna kwestia, którą może za chwilę pojmę, ale Gel jako urbanista akurat bardziej się skupił w swojej pracy na wzięciu pod uwagę samego procesu planowania miasta niż rozwiązań, bo on na przykład mówi o tym, że jak możemy sprawić, żeby mieszkańcy bardziej mieli możliwość decyzyjności, jeśli chodzi o planowanie. On na przykład proponuje, żebyśmy wprowadzali takie drobne zmiany, które są tymczasowe, jak na przykład w Stanach na okres pandemii, tej takiej lżejszej już powiedzmy, kiedy biznesy wszelkie takie restauracyjne miały problemy, żeby się utrzymać, wystawiono na miejsca zarezerwowane dla aut, te parkingowe, po prostu zaczęto wystawiać stoliki i zaczęto tworzyć ogródki na zewnątrz. W przyszłości mieszkańcy by to tak polubili, że chcieliby tego na stałe, no to jest dokładnie taki właśnie proces proponowany przez Gela, żeby stosować w miastach. Takie wprowadzanie tymczasowo rzeczy na dzisiejsze realia,
Jest to coś, co rzeczywiście moglibyśmy tak spróbować wprowadzać powoli, że oddałoby to chociaż część decyzyjności mieszkańcom, że moglibyśmy im pokazać alternatywne perspektywy na tą jakby tkankę miasta. On też sugeruje, żeby na przykład w bardziej przystępnych formach prowadzić dialog z mieszkańcami, jeśli chodzi o planowanie miasta, bo na przykład w Polsce mamy w teorii konsultacje społeczne, ale na tych konsultacjach społecznych... Umówmy się, są żartem. No właśnie, jakby te konsultacje społeczne to często jest na zasadzie przychodzi planista, który zaplanował coś z zyskiem i bardziej... To jest taki teatrzyk, że ktoś może przyjść, krzyknąć nie, ale koniec końców jakby decyzja należy nie do niego, nie? W myśli Gela na przykład byłoby tworzenie konsultacji społecznych w innych formach, że w Nowej Zelandii na przykład jak w Christchurch było chyba trzęsienie ziemi, jeśli dobrze pamiętam, i ono zdewastowało centrum miasta, no to mieszkańcy mogli przez internet przesyłać, co by chcieli widzieć w tym centrum miasta. Nie było to na zasadzie, że siema, robimy konferencję, możecie przyjść na tą godzinę, w ten dzień dokładnie i możecie powiedzieć nam coś i może was posłuchamy. Tylko rzeczywiście mieszkańcy mogli po prostu przesłać, co by chcieli tam zobaczyć i wiadomo, niektórzy przesłali, że chcieliby tam stadion, co było trochę kuriozalne, ale na przykład bardzo dużo osób zaznaczyło, że chciałoby tam zobaczyć kino, że chciałoby tam widzieć jakieś, nie wiem, kawiarenki i tak dalej. I rzeczywiście to są rzeczy, które produktywnie mogli przesłać swoje propozycje mieszkańcy i władze mogły jakkolwiek zobaczyć, że planiści mogli zobaczyć, że czego chcą mieszkańcy, co może się udać w ogóle, bo przecież ile w Polsce mamy przykładów, że powstała inwestycja, bo sobie ktoś tak wymyślił i ona potem się okazało, że nikt nie był nią zainteresowany. Ale tak bardziej z rozwiązań mamy już bardziej innych urbanistów, inne myśli, że na przykład możemy w miastach wprowadzić więcej mieszanych sposobów użytkowania ziemi. Obecnie na nowszych osiedlach, takich lepiej zaplanowanych, to jest trochę obecne już, że na przykład partery bloków są zarezerwowane pod jakieś drobne miejsca usług czy handlu, co też często mieszkańcy widzą jako takie podwaliny pod tą społeczność, bo jednak to był taki element ze starszych miast, że wszyscy musieli mieć blisko te usługi, no bo transportu nie było tak powszechnego, więc piekarnia była na rogu, był na rogu rzeźnik i tak dalej. Ludzie dalej tego chcą ewidentnie. Oni, podoba się ludziom to, że na ich osiedlu, na parterze mają piekarnię. Ale to jest coś, co właśnie wraca do łask obecnie. Na pewno w miastach takich w przyszłości widzę więcej zieleni, że ta zieleń jest bardziej przemyślana, no bo jak mówiłem, pierwotnie zieleń w miastach to bardziej był burżuazyjny wymysł, a obecnie po tym jak zyskaliśmy go, odebraliśmy go tak kapitałowi powiedzmy, to teraz znowu jest on z powrotem nam zabierany często. Wiadomo, intelektualiści będą się opowiadać za tym, bo jednak wiedzą, że to jest ważne dla miasta, żeby była zieleń, ale deweloperzy robią swoje. A ty, Dorota, byś widziała jakieś takie specyficzne rozwiązania? Może skoro mieszkałaś na osiedlu Lecha tyle, to może byś widziała więcej wynieść z takich osiedli właśnie przemyślanych? Ja mam wrażenie, że trochę dlatego najważniejsze dla mnie jest planowanie, przecież to na to znaczy... Idealne miasto socjalistyczne dla mnie jest zaprojektowane w ogóle z taką myślą o równomiernym w ogóle rozmieszczeniu przestrzeni mieszkalnych, usług, edukacji, ale też miejsc do rekreacji, rozrywki, tak żeby w ogóle w takiej sytuacji skrajnie idealnej każdy mieszkaniec miał równy dostęp do zasobów.
No i oczywiście jest tam dużo zieleni i cały ten teren powinien być, no, powinien wykorzystywać ekologiczne rozwiązania i powinien planować zielone przestrzenie w taki sposób, żeby dbać o jakość powietrza i wody. Na pewno ważne jest dla mnie to, żeby była tam społeczna integracja. Mam wrażenie, że dosyć sporo już tutaj powiedziałam o tym, że dla mnie podstawą jakiegokolwiek społeczeństwa socjalistycznego, jakkolwiek sobie wyobrazimy je, są więzi społeczne. I to, co wspominałaś o tym, że ludzie potrzebują mieć blisko siebie swojego piekarza czy swojego rzeźnika, dla mnie jest dosyć jakby takie bardzo intuicyjne. To znaczy, jakby nie rozumiem trochę, jak możemy próbować mówić o jakimś społeczeństwie, które ma polegać na, mimo wszystko, nie tylko na równości, ale także na tym, że jesteśmy solidarni wobec siebie, jeżeli nie jesteśmy w stanie nawiązywać tych więzi. Ja na przykład bardzo lubię chodzić do małych sklepów i rozmawiać z ludźmi, wiecie, to są takie super small talki. Tu nie chodzi o to, że znam panią z warzywniaka. Chodzi o to, że zapytam się, o co można dzisiaj kupić fajnego, a ona mi powie, że tej marchewki dzisiaj nie brać, bo trochę jest więdnięta. I takie relacje się nawiązują jednak z czasem i to jest fajne, jeżeli można korzystać z tego typu usług. Więc ta społeczna integracja, nacisk na życie wspólnotowe i organizacja wspólnych wydarzeń kulturalnych, sportowych czy po prostu społecznych jest super dla mnie istotna. No a tak oczywiście idąc już bardzo, bardzo socjalistycznie, no to jasne, że chciałabym, żeby jakby elementem tego była kolektywna własność, czyli to, żeby jakby nie było w ogóle własności mieszkań, czy nie wiem, zakładu pracy, tak, żeby to było kolektywnie zarządzane. Ale to podejrzewam, że już trochę wykracza poza jakby dyskusję, którą dzisiaj toczymy. I chciałabym zakończyć jakby to trochę pytaniem do osób, które nas słuchają, bo na pewno jeszcze nie uwzględniłyśmy kilku aspektów, które byłyby pewnie konieczne, żeby powstało takie miasto, w którym nam się by wszystko dobrze żyło. Więc jeżeli macie jakieś swoje propozycje, swoje komentarze, to dajcie znać w komentarzach, bardzo chętnie o nich posłuchamy. A na dzisiaj to już tyle od nas. Serdecznie pozdrawiamy. Jakby ja jako Dorota Koszal i była ze mną Amelia Szyszka. Dzięki i do zobaczenia.